Nie wszystko udało się otworzyć, odtajnić. To wynika z odrębnych procedur. Część tych rzeczy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Niemniej dzieliłem się z radnymi szerokimi faktami dotyczącymi tego, jak sytuacja w spółce WIG wygląda. Trafiła dzisiaj też do mnie, również do innych udziałowców spółki oraz do Rady Nadzorczej. Kontrola zakończona, badanie przez Państwową Inspekcję Pracy. Tam wśród wielu różnych ocen, bardzo szerokich, bo przebadano prawie 230 pracowników spółki, czyli 75% załogi. Jest między innymi również sentencja bardzo ważna z punktu widzenia tego, o czym mówimy, że w spółce stwierdzono w różnych przypadkach rzeczy związane z krzywdzeniem, związane z mobbingiem i też wskazane jest, że miał w tym udział sam prezes spółki. Ja jestem zwolennikiem transparentności, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to są sprawy, w których część osób zwierza się z trudnych dla siebie sytuacji, kiedy była źle traktowana, była poniżana. W związku z tym nie chcę o tym otwarcie mówić, albo zmuszana do jakichś zachowań, których nie chcieli robić, więc to powinno pozostać tajne. Natomiast obraz spółki, który się wyjawia z tych raportów, badań, które mamy, no pokazuje rzeczywiście, że nawet bez obnażania tych rzeczy, pokazywania, czas na poprawę w spółce, znaczy czas na po prostu ucieczkę do przodu. Myślę, że prezes Jaki po prostu, tak jak tam jest to zasugerowane, nie powinien się już w spółce pojawić, ale to oczywiście rzecz, która cały czas jest rozstrzygana. Trudno po raz kolejny opowiadać, co było nie tak. Nie tak była drobne niedomaganie komisji. Ja podejrzewam, nawet nie rozmawiałem z komisją, podejrzewam, że komisja po prostu na zasadzie checklisty zauważyła zaświadczenie o niezaleganiu ZUS-u, nie sprawdziła dat, bo do tego to się sprowadzało. Firma Electrix nie zalegała ze składkami w ZUS-ie. Na etapie wyjaśniania potem tej sytuacji przedstawiła zaświadczenie, z którego jednoznacznie wynikało, że nie była dłużnikiem ZUS-u, w związku z czym nawet gdyby tego nie sprawdzać dodatkowo, nie było żadnych przesłanek do tego, żeby ten przetarg móc unieważnić. Ja myślę, że to, co dzisiaj zostało pokazane przez pana prezydenta, czyli takie kalendarium, tak, jednoznacznie wskazuje na następstwo czasowe, czyli mamy pewne zawiadomienie, kwestia wyjaśniania. Myślę, że też nawet no to może nie wybrzmiało do końca, ale jakieś próby zamiatania pod dywan i dopiero tak naprawdę, kiedy na początku miesiąca kwietnia pracownicy pojawili się na posiedzeniu Rady, sytuacja jakby z mobbingiem przyspieszyła, a równocześnie pojawiła się ta druga sytuacja, która odnosiła się do zdarzeń sprzed kilku miesięcy. Przypadek.